Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Waloryzacja rent i emerytur, 13. i 14. emerytura. Te zapowiedzi mimo pandemii zostaną utrzymane. Rząd nie wycofa się z danych obietnic. Niespełna dwa tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do milionów seniorów zapewnił, że mimo zagrożeń gospodarczych wywołanych pandemią, waloryzacja rent i emerytur nastąpi, tak jak zapowiadano. Co więcej, rząd nie wycofa się z 13. i 14. emerytury. Chcę z całą mocą podkreślić, że właśnie środki na emerytury zagwarantowaliśmy w nowej ustawie budżetowej w pierwszej kolejności. W czasie kryzysu to osoby najbardziej potrzebujące i najbardziej zagrożone konsekwencjami epidemii powinny mieć pewność jutra. Emerytury, te, które już państwo otrzymują i te, które nasz rząd obiecał, trafią do seniorów. Z waloryzacji rent i emerytur skorzysta ponad 9 milionów 700 tysięcy osób, wskazuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. W przyszłorocznym budżecie mamy zapewnioną waloryzację na poziomie 3,54%. To jest, na to się składa wskaźnik wynagrodzeń, jak i inflacja. To średnio będzie wychodziło 46 zł przy tej najniższej emeryturze. Jednocześnie chcemy podnieść minimalną emeryturę o kwotę 50 zł. I to będzie zmiana ustawy w tym zakresie. I tak jak minimalna emerytura dzisiaj wynosi 1200 zł, to w przyszłym roku wynosiłaby od 1 marca 1250 zł. Również wartość 13 emerytury, zapisanej już ustawowo, jak i 14 emerytury, która ma być wypłacana na jesieni przyszłego roku, wynosiłaby 1250 zł. 14 emerytura będzie trochę ograniczona limitem wysokości, do których będzie ta emerytura 14 należała. To będzie kwota 2900 zł, czyli osoby, które do kwoty 2900 zł mają świadczenie emerytalne, otrzymają 14 emeryturę, no ci, którzy mają wyższą, tej emerytury nie otrzymują. Działania rządu na rzecz emerytów i rencistów są widoczne i potrzebne, ocenia ekonomista dr Krystian Mieszkała. W granicach 2014 roku ta waloryzacja nie przekraczała 3 czy też 5%, a dzisiaj widzimy, że już przekracza 8%. Jest oczywiście 13. emerytura i wszystkie świadczenia, które państwo wypłaca, niewątpliwie polepszają sytuację emerytów, ponieważ w większości przypadków emerytury są na niskim poziomie. Spółki Skarbu Państwa poniosły takie same straty jak prywatne przedsiębiorstwa, mówił na antenie telewizji Trwam wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W trakcie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa państwowe zakłady również potrzebowały wsparcia. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówił w Polskim Punkcie Widzenia o kondycji spółek Skarbu Państwa po czasowym zamknięciu gospodarki z powodu epidemii koronawirusa. Tam, gdzie ta branża była zatrzymana, gdzie nie można było normalnie prowadzić biznesu, no tam ten skutek jest największy. To jest przede wszystkim transport, to są oczywiście hotele, to są usługi. Największe straty poniosła Polska Grupa Lotnicza i Polskie Linie Lotnicze LOT. W ramach programu pomocowego rząd wypłacał przedsiębiorstwom środki finansowe. Same spółki szukały oszczędności. Druga możliwość, no to jest oczywiście wykorzystanie wszystkich sposobów na to, aby ten biznes, który prowadziliśmy do tej pory w oparciu o wysokie przychody, o wyższe obroty, żeby tak zredukować koszty, aby wykorzystać ten okres, aby zanim będzie potrzeba jakiejś pomocy, no na przykład renegocjować umowy leasingowe. W kiepskiej kondycji znajdują się także kopalnie wchodzące w skład Polskiej Grupy Górniczej. Ognisko zakażeń na Śląsku wymusiło zamknięcie zakładów. Jednocześnie planowana jest redukcja produkcji węgla, która wynika z unijnych regulacji. Oczywiście rozłożoną w czasie. Oczywiście zaplanowano w taki sposób, aby nie było to obciążone kosztami społecznymi. Natomiast no, te wszystkie informacje były z pewnością dla strony społecznej informacjami, no, które no, wymagają, aby się nad nimi zastanowić. Obecnie rząd prowadzi rozmowy ze związkowcami na temat przyszłości górnictwa i planu pomocowego dla Polskiej Grupy Górniczej.
Jarosław Gowin wicepremierem zamiast Jadwigi Emilewicz, a Kukiz 15 koalicjantem. To tylko część medialnych spekulacji, które pojawiają się przy okazji planowanej rekonstrukcji rządu. Wiadomo, że zmiany mają dotyczyć subwencji dla partii politycznych, na czym skorzystają Solidarna Polska i Porozumienie. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będą wyglądały zmiany personalne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości chce ograniczenia struktur rządowych, a na likwidacji czy też połączeniu resortów mieliby stracić koalicjanci. Dzisiaj najważniejszym priorytetem jest jedność i te rozmowy także temu służą, aby ucierać różnice zdań i aby wejść w ten jesienno-zimowy, nowy sezon polityczny, 3 lat bez wyborów, dobrze przygotowani. Uspokaja wicepremier Jadwiga Emilewicz. Media spekulują, że Jarosław Gowin wróci na stanowisko wicepremiera, a Jadwiga Emilewicz opuści partię, by pozostać w rządzie. O tym, kto będzie reprezentował Porozumienie w rządzie, będą decydowały władze partii. Zmian w rządzie może być sporo, nie można także wykluczyć poszerzenia koalicji. Gotowość do współpracy deklaruje poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko. Z Prawem i Sprawiedliwością chciałbym zrealizować to, co robię od 5 lat, czyli znacząco zmienić pozycję rolnika w całym łańcuchu dostaw oraz przywrócić opłacalność produkcji rolniczej. Ale to są również inne rzeczy dotyczące ogólnie nas jako Polaków. Współpracy ze Zjednoczoną Prawicą nie wyklucza Paweł Kukiz. Należy rozpatrywać koalicję z każdym, kto zagwarantuje realizację postulatów Kukiz 15. A skoro w koalicję ze Zjednoczoną Prawicą może wejść Kukiz 15, to niewykluczone, że tą samą drogą pójdzie PSL. Ludowcy nie są brani pod uwagę w trakcie trwających rozmów, zapewnia z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki. Od takiej możliwości odcinają się też posłowie PSL. Ja myślę, że dzisiaj to jest tylko typowy wybieg PR-owski przeciwko, żeby pana ministra Ziobrę jak gdyby ustawić do pionu, powiedzieć, pogrozić mu palcem, słuchaj, być może, że ktoś może cię zastąpić. Dlatego dziś Zjednoczona Prawica musi dojść do porozumienia przede wszystkim w ramach obowiązującej koalicji. Wyjściem naprzeciw potrzebom Porozumienia i Solidarnej Polski może być projekt ustawy o wtórnym dzieleniu się subwencją dla partii politycznych. Taka dyskusja trwa i być może taki projekt pojawi się w najbliższym czasie. Na bazie obecnej umowy koalicyjnej subwencja trafia do Prawa i Sprawiedliwości, natomiast Porozumienie i Solidarna Polska pozostają bez środków. Uważamy, że proporcjonalnie do liczby posłów ta subwencja powinna być podzielona na wszystkie 3 partie. To jest uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie i do tego będziemy dążyli. Mówi poseł Mariusz Kałużny. Senator Lewicy Wojciech Konieczny nie mówi propozycji nie i czeka na szczegółowe zapisy. To sprawa, która może wyjaśnić pewne niejasności. To znaczy partie rzeczywiście startują w różny sposób, łączą się w koalicję lub nie. Ta subwencja jest przyznawana komitetom, nie tym partiom. Może to trochę wyjaśni i usprawni tą politykę finansową wobec partii. 3 lata bez wyborów w Polsce to dobry czas, by usprawnić i uregulować kwestie funkcjonowania partii politycznych i by zwiększyć przejrzystość ich działalności. Polska jest zainteresowana powrotem do ojczyzny Polaków mieszkających na całym świecie. Pomóc ma w tym rozszerzona Karta Polaka. Do Polski chcą wracać nasi rodacy z Kazachstanu, a także z Argentyny czy Boliwii. To spełnienie marzeń życia, tak o swoim przyjeździe już na stałe do Polski mówi Aleksander Suchowiecki, prezes Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego w Kazachstanie. Pan Aleksander z rodziną przyleciał do Polski 28 sierpnia. Jak już mówiłem też na lotnisku, że to pierwsze i najważniejsze uczucie to była radość. Radość, że nareszcie jesteśmy w ojczyźnie. To były emocje, bardzo wielkie wzruszenie. Do Polski z Kazachstanu chce przyjechać wielu młodych polskiego pochodzenia, podkreśla Ludmiła Suchowiecka, wieloletnia dyrektor Polskiego Centrum Kultury i Oświaty w Kokrzetau oraz opiekun zespołu Polanie. Chcą studiować, chcą żyć w Polsce i to oczywistość już, a nie marzenie. Kiedy my przyszli do stowarzyszenia, to było marzenie, naszym marzeniem rodzinnym.
że my będziemy kiedyś w Polsce. A teraz już rzeczywistość. Polska jest zainteresowana powrotem do ojczyzny Polaków mieszkających na całym świecie. Pomoc ma w tym rozszerzony zakres karty Polaka. Mogą z niej skorzystać nasi rodacy mieszkający nie tylko na terenach byłego Związku Sowieckiego, ale na całym świecie, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wszystko po to, żeby mogli zachować pamięć o polskich korzeniach, o polskich przodkach, język, kulturę, wiarę. Z rozszerzonej karty Polaka będą mogli skorzystać potomkowie Polaków, którzy w XIX wieku wyemigrowali do Ameryki Południowej, mówi Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą przy MSZ. Karta Polaka otworzyła się na osoby polskiego pochodzenia na całym świecie. Dzisiaj te same emocje, które 10 lat temu odczuwali nasi rodacy na Ukrainie czy na Białorusi, towarzyszą naszym rodakom w Brazylii, Argentynie i innych krajach. Karta Polaka ułatwia uzyskanie wizy do Polski, zwalnia z opłat przy otrzymaniu obywatelstwa, umożliwia podjęcie pracy bez wymaganego pozwolenia, pomaga też w podjęciu studiów. Moim zadaniem jest przede wszystkim budzenie wiary, nastawanie w porę i nie w porę wobec tych, którzy tworzą żywą wspólnotę Kościoła, ale także tych, którzy z różnych powodów oddalili się od tej wspólnoty, mówi ksiądz biskup Marek Mędyk. Dziś odbędzie się jego ingres do katedry świdnickiej. Kanoniczne objęcie diecezji świdnickiej przez księdza biskupa Marka Mędyka odbyło się 23 kwietnia. Ze względu na trwającą epidemię ingres został przełożony i odbędzie się dziś o godzinie 11. Organizatorzy proszą, by na miejsce przybyli jedynie zaproszeni goście. Wydarzenie można oglądać na żywo poprzez stronę www.diecezja.świdnica.pl. Jak mówi sam ksiądz biskup Marek Mędyk, podczas posługi biskupiej szczególnie bliska będzie mu troska o rodziny, młodzież i powołania. Ksiądz biskup święcenia biskupie przyjął w styczniu 2009 roku. Wcześniej był biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.